drodzy, witajcie w końcu w ślubnym filmie. Mamy październik, a ja dopiero zebrałam się, żeby dla Was nagrać i złożyć ten materiał. Sama nie wiem, dlaczego mi to tyle czasu zajęło. I chciałabym, aby ten dzisiejszy film był takim krótkim poradnikiem, moim poradnikiem, jak zorganizować fajny ślub, wesele, przyjęcie dla najbliższej rodziny, jak sobie dobrać super osoby do współpracy. No i mam nadzieję, że skorzystacie. Będę Wam też linkować na dole moje propozycje, firmy, z którymi my współpracowaliśmy, także mam nadzieję, że będzie to przydatne dla osób, które organizują swój ślub w 2023 roku, bo ten sezon już się niedługo zaczyna. Postaram się też w trakcie filmu, żeby ten materiał był taki ciekawszy, powplatać fragmenty z naszego ślubnego teledysku. Może wiele osób nie widziało, aby przyjemniej nam się tutaj siedziało dzisiaj, to nie wiem, czy widzicie, ale za mną jest taki piękny jesienny kącik. Ja sobie tu teraz w tym momencie zapalę świecę i od razu polecę Wam moje odkrycie miesiąca. Słuchajcie, to są świece Padowski. Są to świece z wosku sojowego, słuchajcie, ten wosk tak pięknie pachnie. Tutaj mam drzewo sandałowe, a tutaj mam pomarańcza cynamon i szybko Wam powiem, że są to świece w szkle takim z manufaktury, wytwarzane wszystko ręcznie, polski wyrób, polski produkt, no cud, cudny zapach i słuchajcie, ja się nie mogę powstrzymać, zapalę sobie za mną te świece i będzie nam tak pięknie tutaj pachniało, znaczy oczywiście Wy tego nie poczujecie. Ale mówię Wam, zamówcie te świece nawet komuś na prezent, bo one pięknie przychodzą w takim kartonowym opakowaniu, super zapakowane i ja tu kładę. I tutaj jeszcze zapalam tą świecę pomarańcza cynamon z drewnianym knotem i tutaj będą nam się pięknie paliły, a my możemy zaczynać film. Pięknie pachnie, piękny klimat, także zaczynamy swój ślub, jak wiecie lub nie wiecie, mieliśmy 15 lipca, jest to szczyt ślubów, szczyt sezonu ślubnego, więc polecam, pierwsza moja rada, oczywiście bukować termin 2 lata lub rok wcześniej, zależy już od hotelu, sali, w jakiej chcecie ślub. I słuchajcie, my odkąd się poznaliśmy już parę lat temu, wiedzieliśmy, że chcemy mały ślub, nie mylić ze skromnym, bo chcieliśmy zrobić fajny ślub, fajne wesele, ale dla najbliższej rodziny. No i słuchajcie, swoje przygotowania. Oczywiście zaczęliśmy od znalezienia miejsca. Oczywiście również Wam to polecam, żeby najpierw znaleźć salę, hotel, a później dogrywać resztę szczegółów, bo kościół zawsze jakiś w pobliżu Waszej sali się znajdzie, zawsze jakiś termin rok wcześniej się znajdzie. Wiedzieliśmy, że musi być to miejsce, w którym od razu będą noclegi. Chcieliśmy, żeby to było również miejsce, które będzie miało basen i całą strefę spa. Jako, że mamy rodziny z dwóch różnych końców Polski, to chcieliśmy, żeby nasze rodziny, nasi goście się po prostu w tym miejscu nie nudzili. Większość tych sal weselnych jest na uboczu, gdzieś koło ruchliwej drogi, gdzieś w polu, gdzieś koło lasu. Chcieliśmy, żeby nasze rodziny może sobie połączyły, wiecie, nasze wesele z weekendem, z odpoczynkiem. No i zależało nam właśnie na tym basenie, żeby było po prostu coś ciekawego. Jak znaleźliśmy miejsce? Mieliśmy problem z ofertą, słuchajcie, weselną. Wiele hoteli po prostu nie chciało ze względu na ilość gości zakwalifikować nas pod ofertę weselną. Tylko pod jakieś tam, wiecie, imprezy okolicznościowe. A jednak te oferty weselne są korzystne, bo macie w pakiecie jakieś, wiecie, takie bzdury, przywitanie chlebem i solą, jakieś toasty na początek z kieliszkiem szampana. Więc bardzo, bardzo nam na tym zależało. No i słuchajcie, znaleźliśmy super miejsce. Bardzo, bardzo się cieszę, że jednak padł wybór na to miejsce. No i był to Pałacyk Otrembusy. Jest to hotel czterogwiazdkowy z basenem, z całą strefą spa, z hotelami na górze, bo macie tam około 30 pokoi, więc całkiem, całkiem dużo jak na takie miejsce. Piękny ogród, cudowne restauracyjne menu, wiele dużych i małych sal do wyboru, bo tam są chyba 4 sale aż. Naprawdę rewelacja. Ja już zanim Wam wszystko opowiem, to chciałam Wam serdecznie polecić to miejsce. Serdecznie polecić to miejsce, jeśli jesteście spod Warszawy, z okolic Warszawy, z Warszawy, to będzie super, super miejsce. Pałacyk Otrembusy jest koło Nadarzyna, jeśli tam się średnio orientujecie. No
No i nasz ślub, naszą ceremonię również mieliśmy w Nadarzynie. Także całkiem blisko udało nam się znaleźć kościół, około 5 minut od właśnie pałacyku. Jeśli chodzi o samą salę, no po prostu rewelacja. Mieliśmy w trochę mniejszej sali, bo mieliśmy 30 osób. Natomiast mieliśmy pełną ofertę weselną, bardzo atrakcyjną, dużo zniżek, także naprawdę negocjujcie. Bardzo nam zależało właśnie, tak jak już wcześniej Wam wspomniałam, żeby podczas ślubu było takie właśnie menu restauracyjne, nie jedzenie w półmiskach, nie chcieliśmy tego bardzo. No i mieliśmy świetnego szefa kuchni, bo tam oni się w tej restauracji wymieniają i naprawdę no, jedzenie to był majstersztyk, to było tak pyszne. Pyszne dania, tak przepięknie podane, serwowane, no cudownie. Mieliśmy również kelnerów, którzy się nami całą uroczystość opiekowali, pytali. Wszystko było naprawdę na najwyższym poziomie i jeśli miałabym właśnie polecać miejsce, to właśnie Pałacyk Otrembusy, bo cudownie wszystko dopasowane pod młodą parę. Podobało mi się również to, że mieliśmy swoją panią menadżer, która czuwała nad całą imprezą. Gdy był jakiś problem, przychodziła, konsultowała się. Tego nie ma, słuchajcie, na większości wesel, jak robicie właśnie, nie wiem, w sali weselnej. Nie ma takiej osoby, do której moglibyście się zwrócić podczas wesela. Przynajmniej ja się nie spotkałam, a tutaj, słuchajcie, nie zostajecie z tym sami, także bardzo mi się to spodobało. To, co mogłabym Wam polecić, gdy robicie mały ślub, to zdecydowanie zespół florystów. To po prostu ja nie sądziłam, że floryści, których w ogóle znajdę, będą tak pomocni w dniu ślubu, słuchajcie. Bo już ja pomijam te wszystkie piękne kwiatowe dekoracje, które nam zrobili. Tutaj Wam będę też pokazywała przebitki z sali, jak to wszystko wyglądało. To w dniu ślubu nie musiałam angażować nikogo z rodziny, żeby rozkładał mi menu na stoły, winietki. Wszystkim tym zajęli się floryści. Wszystko mi porozkładali, łącznie z gadżetami do księgi gości, fotobudki. No naprawdę to była taka ogromna pomoc. Ja sobie nawet wcześniej o tym nie pomyślałam. I tutaj Wam polecam ekipę w rozkwicie. Wszystkie linki Wam będę zostawiać na dole w opisie. Cudowna para zdolnych ludzi. Zrobili nam wiązanki na stoły, moją wiązankę, dekorację moją do włosów kwiatową, okrąg za nami, taki wiecie, ściankę. Pod talerze, jakieś wazoniki, no sala nabrała tak pięknego, w ogóle no zupełnie innego charakteru, takiego glamour. Cudowna rzecz, także polecam Wam, nie polecam Wam korzystanie z gotowych dekoracji od sali, bo często to wychodzi słabo i jest to biedne, marne i źle wygląda, także polecam Wam florystów ze względu na tą właśnie pomoc, którą od nich dostaliśmy. W dniu ślubu mi zostały przywiezione do domu kwiaty przed rano, przed całą uroczystością, łącznie z butonierką. Miałam już wszystko gotowe, słuchajcie, do fryzjera, kwiaty, do upięcia we włosy, także wszystko nam dowieźli. Pojechali do kościoła udekorować kościół, na salę czekali, słuchajcie, oni pracowali tak naprawdę do 15 od samego rana u nas właśnie na ślubie. Także w ogóle ja się nie martwiłam dekoracją, w ogóle sobie, wiecie, nie zaprzątałam tym głowy. Także Wam polecam florystów, bo jest to dobra inwestycja, a sala wygląda cudnie. No i tak, macie okazję podczas tego filmu oglądać przebitki z naszego teledysku ślubnego, który wykonał Tutti Tam Studio. Fantastyczni ludzie, słuchajcie, zrobili tak naprawdę teledysk pod nas. Jako że ja mam świra na punkcie teledysków, sama montuję swoje filmy, trochę się na tym znam, to miałam ogromne oczekiwania. Słuchajcie, ja jestem walnięta, ale tydzień przed ślubem napisałam do nich takiego maila na 3 strony. Z moimi, słuchajcie, oczekiwaniami, krok po kroku, jakie mają być sceny. Mi zależało, żeby ten teledysk był przede wszystkim dynamiczny, żeby dużo się działo, żeby było dużo scen, dużo przebitek, żeby nie był nudny. Więc słuchajcie, ja im wszystko rozpisałam i zrobili wszystko tak, jak chciałam. A nawet więcej, bo dodali wiele od siebie, wiele różnych smaczków, także serdecznie Wam polecam chłopaków do współpracy, bo jeśli chodzi o cenę, to nie jest ona jakaś wariacka, jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest najwyższa. Super, naprawdę super i tutaj właśnie te przebitki, no, żebyście zobaczyli, jak to jest super wszystko nakręcone.
Fotograf również do polecenia, Happy Blue Photo, Agata Opalińska. Jeśli jesteście z okolic właśnie Warszawy, to dziewczyna się zna na robocie, ona wpada, wiecie, na te całe przygotowania do kościoła, ona wie wszystko, gdzie rozstawić, jak to wszystko poukładać, jak, który profil, no rewelacja, jesteście w dobrych rękach właśnie przy Agacie. Wiecie, że wszystkie zdjęcia będą super wyglądać, nic nie będzie przypadkowe. Także polecam. Już tak na koniec opowiem Wam, jakie były moje największe obawy związane z taką małą, z takim małym weselem. Nie będę używać słowa uroczystość, bo było to wesele, tylko na mniejszą liczbę osób. Mieliśmy DJ-a, mieliśmy wszystkie elementy, które są na dużym weselu, natomiast było mniej gości, o, może tak. I moją największą obawą było to, że ja wiedziałam, że ja chcę mieć super zdjęcia, super ujęcia z teledysku w ogrodzie, chcę mieć ekstra pamiątkę. Bałam się po prostu, że tu się wszystko nie zgra czasowo, że my, wiecie, wyjdziemy na tą sesję podczas ślubu i nasi goście będą sami. O ile macie wesele na 150 osób, to tego po prostu nie widać, bo zawsze ktoś będzie na parkiecie, zawsze tu ktoś, wiecie, no zawsze są takie osoby, które tańczą. A no jednak jak macie te 20 parę osób, 30, no to nie zawsze tak może być. Więc moja rada jest taka, żeby wszystkich po obiedzie, po tym pierwszym posiłku zaprosić na ogród, tam gdzie chcecie mieć sesję, zrobić sobie z nimi zdjęcie, no i później zrobić sesję taką, wiecie, ślubną, szybko, wiecie, my to załatwiliśmy w pół godziny tak naprawdę ujęcia do naszego teledysku, który widzicie, a nasi goście w tym czasie sobie, wiecie, odetchnęli świeżym powietrzem po obiedzie, obejrzeli ogród, a my w tym czasie, słuchajcie, wszystko załatwiliśmy, także tego nawet nie było widać. Inaczej to wygląda, niż jakbyście wyszli z sali i zostawili tych gości samych na sali. Więc fajne jest to, żeby połączyć właśnie taką sesję rodzinną z Waszą sesją ujęciami takimi, wiecie, miłosnymi na ogrodzie. I to, mi się wydaje, fajnie zadziałało. Drugą rzeczą, o którą się obawiałam, to było to, że goście się nie będą bawić. O to się bardzo martwiłam. Natomiast mieliśmy tutaj fajnego DJ-a, konferencjera, który super to poprowadził i słuchajcie, nie było takiej sytuacji, żeby parkiet był pusty, uwierzcie. No znowu powiem, że 150 osób, to nie ma obaw, że się goście będą dobrze bawić, że oni się sami będą zabawiać. A no te 20 parę osób, to jednak jest dla tego DJ-a wysiłek, żeby jakoś to, wiecie, zabawić, wszystko spiąć, zachęcić tych gości na parkiet. My przed ślubem pozbieraliśmy propozycje piosenek naszych rodzin ulubionych, więc to też było fajne, że te piosenki jego plus nasze propozycje, każdy tam usłyszał swoją piosenkę, to się od razu rwał. To też zróbcie, bo to jest fajne i tak goście się będą fajnie czuli, że jednak leci coś, co lubią. U nas, słuchajcie, później po ślubie ja żałowałam, że ja się o to martwiłam, bo parkiet był cały czas, ktoś zawsze tam tańczył na tym parkiecie, więc w ogóle się o to nie obawiajcie, bo to później tak już żyje swoim życiem ten ślub, że nawet nie wiecie, kiedy co mija, wszystko naprawdę fajnie wychodzi i wszyscy się integrują. Także słuchajcie, z moich obaw to było tyle. I z moich rad. No i co, ja mam nadzieję, że ten film był dla Was chociaż trochę przydatny. Ja zdaję sobie sprawę, że mogłam gadać trochę chaotycznie, natomiast nie mam wprawy w takich poradnikach. Dajcie znać mi na dole w komentarzach, czy Wy planujecie swoją uroczystość na przyszły rok. I podajcie datę, jeśli planujecie, albo kiedy była Wasz ślub, jeśli macie go za sobą. Także dziękuję Wam bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie mi łapkę w górę, trzymajcie się ciepło, buziaki do następnych filmów. Pa!